Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Papierosy bez polskich znaków akcyzy stały się coraz bardziej chodliwym towarem. Tym razem policjanci udaremnili przemyt ponad 3000 paczek kierującemu samochodem osobowym. Auto zostało zatrzymane przed mostem na Wiśle. Kierował nim 22-letni mieszkaniec Puław. Papierosy były ukryte w schowkach w drzwiach, jak również we wnęce zapasowego koła i jednocześnie tam w innych miejscach w tym pojeździe. Mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono także jego auto. W wyniku takich działań Skarb Państwa mógł ponieść straty nawet do 40 tysięcy złotych.